Przede wszystkim, znowu płynie 7, dalszy ciąg Arcanum. Po obfitych przygodach na miejscu katastrofy, w końcu możemy ruszyć do Zamglonych Wzgórz. Więc ruszajmy. Okej, okay, nic ciekawego po drodze się nie przytrafiło. Helder Joachim is staying at the inn next to the bank. Okej, okay, więc chodźmy od niego, do niego od razu. Wyjaśnijmy, co tu się wydarzyło. Joachim's room is at the end of the hall on the left. Okej. Okay. Nie widzę, żeby był w środku. Ale go, dobra, wejdźmy i przywitajmy się. I think there's a note on the floor. Perhaps you should pick it up. To jest do ciebie, ale przeczytam go. Virgilu, zakładam, że nie jesteś sam. Jak widzisz, są w Zamglonych Wzgórzach osoby, które mnie szukają. Na szczęście łatwo je zgubić. Nie rozmawiaj z nikim o katastrofie sterowca, ani o zamieszanych w nią twoich nowych towarzyszach. Kiedy tylko będziesz w stanie, udaj się do Tarantu. Zostawię ci... Sorry to interrupt, but it seems Joachim has discovered something. These individuals seem to be part of some larger plot. A plot against you. Oh. Na to wygląda. Kim dokładnie jest ten Joachim? He is... well... someone who helped me out when I needed it. I met him in a small village at a Panari temple. I was, a bit down on my luck. He showed me that you don't always have to take what life gives you. That there's always a better path. And that it's always your choice to travel it. Okej, miłe słowa. O co chodzi z tą nieciekawą sytuacją? I'd rather not talk about it anymore. But Joachim is a great man. Well versed in the ways of the Panari, and also in the ways of the world. If he thinks we're in trouble, then we are. Let's get out of here and get to Tarant. Nie tak szybko, ja. Nie tak szybko, Virgilu. Nie tak szybko. Oczywiście. Oczywiście. Okej, dokończmy czytać tą notatkę. Kiedy tylko będziesz w stanie, udaj się do Tarantu. Zostawię ci w urządzenie telegraficzne informacje, gdzie mnie znaleźć, Joachim. Okej. To nic nie wytłumaczyło. Cóż, trudno. Musimy najpierw dowiedzieć się, gdzie jest Tarant. Możemy spojrzeć na mapę świata? Nie za bardzo. Mianowicie Tarant jest gdzieś tutaj, ale musimy zdobyć jego lokację, żeby tam móc się dostać. Kłaniam się nisko. Kim jesteś? Jestem tu posterunkowy Owens. Pilnuję tu porządku i przestrzegania prawa. Czym mogę pomóc? Muszę ci coś powiedzieć, panie. W gospodzie są dwa trupy. Cóż, mamy tu w mieście różnych mścicieli, a może staraj się z nimi nie zadawać. Jesteś strasznie tchórzem, prawda, posterunkowy? Nie. Lepiej tak do niego nie mówić. Jeżeli chcecie mieć całe Zamglone Wzgórza na karku, to proszę bardzo, ale... rozumiem. Chcecie jeszcze spytać. Powiem o katastrofie. Nie, Joachim kazał mnie mówić nam o katastrofie. Więc bywaj. Kilka pytań. Gdzie leży Tarant? Oczywiście, to jedno z największych miast w Arcanum. Pokażę ci, gdzie się znajduje. O, dzięki. Teraz moglibyśmy od razu ruszyć do Tarantu. Ale nie. Nie na tym polegają gry RPG. Poszperamy trochę tutaj. O, ktoś do nas zagaduje. Zechciej wybaczyć, ale nie sposób nie zauważyć, iż jesteś nie tutejszy. Słyszałem, co stało się z IFS Zephyrem. Byłeś na pokładzie, gdy się rozbił? Podejrzany typek. Trochę... dopiero co się rozbił, już wszyscy słyszeli na imię nazwy sterowca. Podejrzany. Zechciej pan pilnować własnego nosa. Proszę, muszę to wiedzieć. Byłeś na tym sterowcu, czy nie? Nie pytałbym bez naprawdę poważnego powodu. Zaklinam cię. Dobra, skoro musisz wiedzieć, tak, owszem.
Ach, bogom niech będą dzięki, więc jednak nie wszyscy zginęli. Czy nie rozbitkowie też tu przybyli? Gdzie się zatrzymali? Nie było innych, tylko mnie się udało przeżyć. Jesteś pewien? Wygląda na przygnębionego. Mój starszy brat, mulaty sterowcu, gnom, starszy dżentelmen. Widziałeś go może? Był tam pewien gnom. Przepraszam, czy mogę jeszcze posłyszeć pańskie nazwisko? Nazywam się Radcliffe. William Radcliffe. Mój brat miał na imię Preston. Czy moglibyście mieliście okazję się poznać? Może jeszcze jest na miejscu katastrofy, żywy? Tak, był tam twój brat. Zdążył wyrzec do mnie kilka słów, nie zmarł. Przykro mi. Blednie. Nie, Preston. Milknie na chwilę, patrząc w bok. Rozumiem. Dziękuję ci, byłeś bardzo pomocny. Do widzenia. Moglibyśmy oddać ten pierścień. Ale on mówił, o, znajdź chłopca, a nie znajdź gnoma. Ten gnom nie jest chłopcem. Chociaż wygląda na chłopca, ale nie jest chłopcem, wierzcie mi. Więc nie damy mu żadnego pierścienia, nie. Ale za szybko się tutaj pojawił. Podejrzany typek. Okej, jest jakiś gość. Witam uprzejmy. Kim jesteś, miły panie? Jestem Oristeze, handlarz wyjątkowymi towarami pochodzącymi z całego świata. Nikt ci nie znajdziesz bardziej wyjątkowych cudów sprowadzanych z najdalszych zakątków Arkanum. Czego szukasz konkretnie? Tak, tylko oglądam. Nie ma co oglądać, Oristeze zawsze ma coś dla każdego. Wybierz coś. Mam kilka pytań. Co możesz mi powiedzieć o tym pierścieniu? Interesujące. Wspaniała rzecz. Czego właściwie chcesz, Oristeze? Z czego jest zrobiony? Jestem pewien, ale Oristeze powiedziałby, że jest wykonany ze srebra. I to wyjątkowej próby. Spójrz, jak błyszczy. Oristeze powiedziałby także, że nie zrobiono go w okolicach. Co jest tam głównych wzgórz? Coś takiej klasy nie mogło tutaj powstać. Gdzie wydobyło się takie srebro? To z pewnością nie w kopalni Besitun. Besitun. Hi, pluje na Besitun i całe zamglone wzgórza. Już na samą myśl. Spokojnie. Porozmawiajmy o inicjałach. GB. GB? Nic mi to nie mówi, ale jest wykluczone, by ten wspaniały pierścień należał do kogoś z zamglonej wzgórz. Tutaj przetopiliby coś takiego na gwoździe. Niestety tu powoli usycha. Czy ktokolwiek wieście może znać właściciela pierścienia? Chwileczkę, może teraz Oristeze zada kilka pytań. Jak ktoś taki jak ty wchodzi w posiadanie takiego pierścienia? To mi ktoś z rozbitego sterowca. Rozbity sterowiec? Jakaś katastrofa? Czemu Oristeze nic o tym nie wie? Nic ci nie jest? Czy ktoś przeżył? Nie, tylko mi się poszczęściło. Rozumiem, cóż, Oristeze zawsze pomaga potrzebującym. Przyjmij ten mały podarek. Oristeze to człowiek interesowany, mimo wszystko ma serce. Powiedz, czy po katastrofie pozostały jakieś bezpańskie przedmioty? Większość tych przedmiotów należy odesłać do rodzin zmarłych. Oczywiście, oczywiście, pytam tylko w imieniu tych nieszczęśników. Oristeze nigdy nie uważał, by się grabić umarłych. Ale gdyby ktoś inny przyniósł do mnie kilka rzeczy... Oristeze, lepiej nie rozmawiać o takich rzeczach. Oczywiście. Czy mogę jeszcze ci pomóc? Powiedz mi o tym coś na PiS-ie. PiS, Skyler i synowie. PiS, Skyler i synowie to bardzo istotny element zagadki, nieprawdaż? Oristeze był tak bardzo pomocny, tak? Może zaoferujesz mi coś za pomoc? Jesteś bardzo pomocny i bardzo mądry. Oristeze przejrzał twoje plany wyciśnięcia z niego informacji za pomocą pochlebstw. Takie sztuczki to dla mnie nic nowego. Przejdźmy do sedna. Oristeze ma informacje, których potrzebujesz. Oristeze potrzebuje czegoś w zamian. Dobrze, czego szukasz? Cóż, Oristeze kolekcjonuje dziwne i wspaniałe przedmioty. Może uzupełnisz czymś jego kolekcję? Jego konkretnie potrzebujesz? Właściwie dwóch rzeczy. Gdyby udało ci się znaleźć co do technologii, fotoaparat lub jakąś własność Besitun, Oristeze mógłby powiedzieć ci wszystko, co wie o Peace Skyler i synach. Dobra, wrócę tu z jedną lub obiema rzeczami. Ale na razie to... Pohandlujmy z nim. Ponieważ Oristeze to handlarz. Ma łopatę. Tak, i... 103 monety, całkiem niezła cena.
Posprzedajmy ten cały krab, który tu mamy. Nie, granaty sobie zachowam. To też sobie zachowam. Saletra się nie przyda. Kryształy sobie zachowam. O, nie potrzebuję jeszcze strzał. To wiesz co, zostawię je tutaj. Nie potrzebuję ich również. Skoro nie da się tego strzelać, to tego, sprzedać, to tego nie potrzebuję. O, tego też nie kupi. Saletrę skupi. To sobie zatrzymam. No bo i też nie chcę. Bębenek. Ok. To sobie zatrzymam. Metalowe płytki również nie weźmie. Ok, dobra. Resztę możemy wyrzucić na śmieci. O! Patrzcie! Całkiem sprawne buty. Wezmę sobie. Natomiast co ja... A, tak. To jest nieprzydatne. Co ty tu masz? Masz jeszcze parę złomów. Zobaczymy, czy nimi Ristede będzie zainteresowany. Mhm. To sobie zachowam. O, patrzcie, to nawet 3 sztuki monet za jakieś śmieci się przyda. Aha. No i to wszystko, jeszcze tą zbroję. Nie wiem, czy jest tutaj ktoś, kto mógłby ją zidentyfikować. Możemy poszukać kogoś takiego. Tutaj raczej nie. Chyba tutaj ktoś żyje, kto może się znać na takich rzeczach. Zamknięte, więc raczej tutaj nikt nie żyje. A nie, jest jeszcze jeden gnomi mag tutaj. Zajdziemy do niego. Spytamy się, czy może nam to zidentyfikować. Ponieważ nie chcemy sprzedać Ristezowi niezidentyfikowanych przedmiotów, prawda? To jest bank. To są kury, których nie będziemy kopać, to byłoby niemiłe. I tutaj jest zaklęcie dżungla. Kim jesteś? Nazywam się Yongldon. Jestem czarnym czarodziejem i alchemikiem. Jeżeli masz zamglony w górach jakiś problem natury magicznej, to powinieneś zgłosić się do mnie. Spotkamy się jednak w swoim momencie. Możemy porozmawiać później. Poznanie cię z wielką przyjemnością. Czy mogę ci pomóc? No cóż, być może. Mam tu zamglony w górach na głowie. Bardzo delikatna sprawa, to ściśle poufne, jeżeli wiesz, o czym mówię. Okej, mogę zadać w tej sprawie kilka pytań? Na czym polega pański problem, panie Dund? No cóż, w zamglonych wzgórzach powstał spisek. Mroczny plan, pełen tajemny intryg. Interesujące. A tak konkretnie, co się dzieje? Całe miasto chce mnie się pozbyć. Podburzył ich ten postępkowy Owens. No i teraz to już tylko kwestia czasu, zanim mnie stąd wykurzą. Dobra, rozumiem, co zrobił postępkowy Owens. Co on mi zrobił? Ten człowiek zagroził naturalnej równowadze, która pozostawała mi na zdobywanie chleba na mój stół. Czy masz choć blade pojęcie, jak obecność tego cholernego silnika spalinoparowego wpływa na moje działania, zdolności magiczne? Nie, o czym ty mówisz? Te ich diabelne technologiczne sztuczki zakłócają przepływ mocy, dzięki któremu czynię moje cuda magii i alchemii. Magia i technologia bardzo się od siebie różnią. Magia działa przeciw prawom natury, podczas gdy technologia bardzo na nich polega. Więc ta maszyna utrudnia mi rzucanie zaklęć i robienie eksperymentów. Interesy kiepsko idą. Zwłaszcza tak w dużym mieście jak zamglone wzgórza. Tak, gdyby tylko ktoś mógł coś z tym zrobić. Co konkretnie proponujesz? Gdyby znalazł sposób na unieruchomienie tej piekielnej machiny, mógłbym się zdobyć na kilka mikstur leczniczych. Co ty na to? Dobra, mowa stoi. Teraz zobaczmy. Mógłbyś szkolenie na ucznia? Leczenie, perswazja. Nie, nie potrzebuję niczego z tego. Co to oznacza? To ktoś, kto bada właściwości przedmiotów i sprawdza ich znajomości. To nie jest w zasadzie ani magia, ani nauka, ale posiada... Dobra. Chyba on nie może identyfikować przedmiotów, no cóż, trudno. Człowiek. Hej, cześć. Strażnik. Mogę zadać ci kilka pytań. O!
Czy mógłbyś mu udzielić szkolenia na ucznia? Ucznictwo, skradanie się. Nie, to mnie nie interesuje. Interesuje mnie poziom ucznia w unikach i walce wręcz. Do kogoś innego musimy z tym zagadać. Może ty? Masz może chwilkę? Nie. A ty? O, jest, walka wręcz. 104 monet, jestem do usług. Dobra, zgadzam się. Stałeś uczniem, panie. A wobec ciebie dług wdzięczności. Jeszcze uniki. Okej. Co nam to dało? Cóż. Jak widzicie, możemy zdobywać poziomy. Oprócz tego, że mamy, levelujemy sobie normalnie zdolność, to przy określonej poziomie zdolności możemy również zdobywać pewien jej stopień. Są trzy stopnie zawsze. Uczeń, ekspert i mistrz. Ucznia najłatwiej zdobyć. Z ekspertem i mistrzem już bywa trudniej. Więc da uczeń walki wręcz. Uczeń walki wręcz zmniejsza czas potrzebny do wykonania ataku wręcz o 2. To jest bardzo, bardzo przydatne. Co do ucznia uników, to nie jestem pewien, ale coś tam dało. To się zawsze przydaje. I tu właśnie również się przydaje taka zdolność, biografia jak nauczyciel. Ponieważ mianowicie tylko my możemy zdobywać poziomy. Żadna z naszych postaci nie może zdobywać tych stopni w żaden sposób. Ponieważ tylko my możemy rozmawiać, tylko my możemy przyjmować szkolenia. Chyba, że mamy właśnie tą biografię nauczyciela. Wtedy możemy, jeżeli posiadamy poziom eksperta, możemy nauczać na ucznia. Jeżeli posiadamy poziom mistrza, możemy nauczać na eksperta. To jest bardzo fajna rzecz. Właściwie jedna z nielicznych biografii, które są bardzo fajne do rozpatrzenia. Okej, dobra. Z Kowalem porozmawiajmy. Kim pan jest? Nazywam się Leald Kroll. Jestem miejscowym kowalem. W czym mogę ci pomóc? Zadać ci kilka pytań. Jakie usługi interesujesz? Jest coś, co chciałby pan kupić albo sprzedać? Wow. Ten ma całkiem niezły gear. Sprzedamy mu to. Wow, ma całkiem znacznie lepszą cenę od Tristezy. Musimy z nim handlować. A buty muszę w końcu nałożyć. Tego nie kupi, tego nie kupi. To mógłby kupić, ale to się nam jeszcze przyda. Dobra, granaty też nam się przydadzą. Moglibyśmy kupić od niego coś, na przykład ten miecz. Ma szybkość 15, więc byłby znacznie szybszy od kija. Ale sporo sobie chcę za ten miecz. Co tam ma jeszcze? Topór, dosyć wolny, buława. Sztylet, szybkość 15. Ekwipunek, zobaczmy. No beznadziejną szybkość ten miecz łupieżców, pozbędziemy się go. O, interesy, tu w Zamglonych Wzgórzach nigdzie nie idzie świetnie. Jesteśmy w moim miastem, mieszkają tu prości ludzie, ale mówiąc prawdę, miałem ostatnio kłopoty ze staniem dobrej rudy do kucia. Trudno coś wyciągnąć od starej Besitun. Ale co to jest ta stara Besitun? Besitun to stara kopalnia srebra, trochę na północy, na zachód od miasta. Już od długiego czasu nie ma tam srebra, ale czasem uda im się wydobyć trochę rudy żelaza. Bezwartościowej tak długo, jak Besi szwenda się po swojej gotalnie. Co? Kim jest Besitun? A cóż, mógłbym ci opowiedzieć, kim była, ale nie jestem najlepszy w plecieniu bzdur. Jeśli tak naprawdę chcesz się czegoś dowiedzieć, powinieneś pogadać z jej synem. Precjalem, mieszka niedaleko kopalni. Okej, jakiej rudy potrzebujesz? Otóż bardzo potrzebuję czystej rudy. Bez niej nie zrobił żadnego ostrza. Bo gdyby udało ci się ją znaleźć, być może zrobiłby ci dla ciebie sztylet z tego, co zostanie. Dobra, zrobię to. Wciąż szukam rudy. Dobra. Ha, dwie sztuki złota za to gówno. Szkoda, że nie ma kolejnego kija. Przydał nam się. Wow! Skórzaną zbroję. Tyle kasy.
A, wszystko to jest u ciebie drogie. Kiedyś będziemy musieli się w nie wyposażyć. Sztylet dobrej jakości. 40 monet, obrażenia 2 do 6, duża szybkość. Znacznie lepsza od tego badziewnego sztyleta, który tu jest. I znacznie lepsza od tego. Skórzane rękawiczki. No, wiecie co? Chyba kupię ten sztylet. Dam go Virgilowi. Powinien teraz wymiatać z tym sztyletem. Okej, okay. W następnym odcinku szukamy rudy, odwiedzamy Besitun i pozbywamy się magicznych urządzeń zakłócających naturalny porządek magii, czy coś w ten deseń. Dziękuję wszystkim za uwagę i na razie.